Witam Was serdecznie w świadomym inwestowaniu. Dzisiaj relacja z InvestCAF, czyli to, co Wam obiecałem na naszym kanale. Zaraz wejdę do środka i pokażę Wam, jak wygląda jedna z największych konferencji w Europie, czyli InvestCAF 2023. Jeśli jesteście gotowi, lecimy tutaj z tematem. Wchodzę do środka i zaraz się widzimy. Przedebraliśmy identyfikator. Jesteśmy już na samym początku, więc pora tutaj przejść do konferencji. Zaraz wejdziemy na górę, zobaczymy, jakie wykłady, jakie stoiska i co mogę tutaj pokazać. Bardzo można dużo analogii robić do tego, co się wtedy wydarzyło. Poszła spora hossa na rynkach, S&P 500 wrócił powyżej poziomu 1400, czyli naprawdę niedaleko od wcześniejszych historycznych szczytów. No a później prawdziwe problemy dopiero przyszły, bo na rynku zabrakło płynności i to, co się stało, rozegrało się dopiero jesienią. Więc dlatego ten dylemat inflacyjny, to kiedy odpuścić ten kaganiec przez Fed, żeby z jednej strony nie dopuścić do powrotu tej sytuacji z lat 70., które pokazałem, a z drugiej, żeby nie doszło do czegoś takiego, jest tak niezwykle istotny i dlaczego moim zdaniem cały czas temat inflacji w tym roku będzie dla nas bardzo ważny. I w tym miejscu stawiam kropkę. Jak widzicie, jestem koło jednego z największych stoisk tutaj, jeśli chodzi o całe InvestCAF, czyli w tym momencie XTB, czyli jeden z największych brokerów. Widzicie za mną słynne reklamy, Conor McGregor, masa innych, to jest najnowsza, także InvestCAF, bardzo ciekawa impreza, która nie dość, że możecie zgarnąć bilet tak naprawdę za darmo, da Wam o wiele więcej spojrzenia na ten świat inwestowania od kuchni. W to się zobaczyć w tym momencie bardzo dużo inwestorów. Inwestować, bądźcie w tym wytrwali, bo to jest klucz do tego, żeby naprawdę dysponować fajnym majątkiem, fajnym portfelem, wolnością finansową, której chce każdy słusznie, bo daje bezpieczeństwo. To jest, uważam, najpewniejsza, najszybsza, ale najpewniejsza droga, żeby to osiągnąć, czego sobie i Państwu też życzę. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Dziewiąty raz witamy z Krakowa na gali rozdania nagród InvestCAF. I na samym końcu czas na krótkie podsumowanie konferencji InvestCAF w 2023 roku. Tak jak widzieliście, dużo stoisk, dużo wykładów, które mogliście tutaj zaobserwować. Myślę, że urywki tych filmów dodawałem, tak żebyście widzieli, o czym, jaka tematyka była tej imprezy, tego wydarzenia finansowego. Myślę, że każdy z nas mógł wyciągnąć dla siebie trochę wiedzy, trochę nauki, ponieważ mieliśmy do czynienia z wieloma wykładami, jak choćby dla mnie najcenniejsze Przemysława Kwietnia, gdzie rozmawialiśmy, czy Przemysław Kwiecień poruszał tematy dotyczące inflacji, jak one mogą wpływać po prostu na wydarzenia, które mogą się toczyć dookoła nas, czyli potencjalnie stopy procentowe, które mogą rosnąć, potencjalny dodruk, który wpłynie zapewne na wycenę rynków finansowych, także te zagadnienia warto po prostu sobie śledzić na bieżąco. Dalej wykład, który zapadł mi na pewno w pamięć, to był Tomasz Marecki, o ile tutaj dobrze wymawiam, czyli nawet sobie pozwoliłem zrobić z nim zdjęcie. W sprawie oczywiście dywidendowego i inwestowania miał wykład bardzo fajny, wykład związany z efektem kuli śnieżnej, czyli po prostu stopniowe inwestowanie, spółki dywidendowe, jak choćby Arystokratów Dywidendowych. Myślę, że jeśli pokopiecie trochę w internecie, takich spółek jak Coca-Cola, Pepsi i masa więcej możecie na spokojnie sobie znaleźć. I arystokraci dywidendowi, czyli często nudne spółki, które wypłacają określone zyski w postaci dywidend, którymi się dzielą ze swoimi akcjonariuszami. Długoterminowo taki plan realizowany może dać Wam bardzo duże zyski, bo nawet tam był poruszany ciekawy case związany z budową własnej emerytury. Kwota oszczędzana, średnia kwota
Średnia kwota oszczędzana, jeśli chodzi o na emeryturę, przez około 40 lat na tym wykresie mogliśmy zobaczyć, że daje nam w okolicach 15 milionów zyski. Także jak widzicie, długoterminowe inwestowanie, spółki dywidendowe, nie dość, że jest obarczone niskim ryzykiem, ponieważ tam te firmy takie, które wymieniłem przed chwilą, wiadomo, tam wchodzą również inne spółki, o których nie będę tutaj mówił, ponieważ chodzi mi o ideę, żebyście wiedzieli, jaka idea jest za tym inwestowaniem. Najczęściej tutaj są to spółki, tylko powiem pokrótce, ze Stanów Zjednoczonych, czy też z Wielkiej Brytanii. Oczywiście Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o arystokratów dywidendowych, 50-letnich, czy też 25-letnich, no to tam rządzą niepodzielnie, ponieważ jak wiecie, w Polsce takich spółek raczej nie uraczymy. Raptem około 7 jest w Wielkiej Brytanii, aż 126 spółek, jeśli chodzi o 25-letnich arystokratów dywidendowych, 50 lat, no to tu mamy 48 spółek dywidendowych w Stanach Zjednoczonych i żadnej, tak na dobrą sprawę, konkurencji. Także jak dla mnie bardzo ciekawy wykład pokazujący to, że można inwestować w spółki dywidendowe mniejszym ryzykiem, ponieważ takie firmy, co powiedziałem przed chwilą, jak choćby Pepsi, dają Wam dywidendę w kwocie około tam 2,5% tej dywidendy wypłacają. To jest często śmieszne pieniądze, bo to jest 36 pikaczy raptem na akcję, ale jeśli to akumulujecie przez lata, to ten efekt kuli śnieżnej, myślę, że niejednego może po prostu tutaj zdziwić. Jeśli chodzi o też wykład, którym było najwięcej ludzi, no to wiadomo, największy komercyjny wykład związany z Traderem 21, osoba, która no chyba najbardziej promowana jest tutaj, jeśli chodzi tutaj o wydarzenia związane z finansami, mówi o inwestowaniu, no i tym razem również rozmawialiśmy o różnym inwestowaniu, o portfelu, w tym, co możemy znaleźć w tym portfelu, czyli znalazły się ciekawe case'y związane z surowcami rolnymi, z ekspozycją na metale ziem rzadkich, u tradera oczywiście uran, który bardzo zachwala. I przepraszam najmocniej, jak widzicie, trochę się rozchorowałem na tym wyjeździe, ale mi się wydaje, że takie podsumowanie staram się zawrzeć, tak żeby wycisnąć esencję tego, co udało mi się wyciągnąć z tych wykładów. Jeśli chodzi o uran, to na pewno tutaj case typu Cameco, no i pewnie Kazaprom, tutaj nie poruszał tego trader, ale wiadomo, to są dwie największe spółki, także case oczywiście metali szlachetnych, jak złoto, srebro oczywiście trader tam na wykładzie, na tej konferencji wypowiadał się, że no w jego rozumowaniu ma troszeczkę osłabło nam to srebro, czyli mniejsze troszeczkę znaczenie względem złota, czyli bardziej złoto, że tak powiem, według tradera to jest case, który daje większe możliwości. No i oczywiście kraje rozwinięte, które dają możliwość ekspozycji stosunkowo taniej na inwestowanie. No i tu padły propozycje takich nawet krajów, które są stosunkowo tanie, jak Wietnam, Singapur i tak dalej. Także tutaj, jak widzicie, Chiny wypadły ostatnio bardzo mocno, ponieważ Chiny zawsze są tanie i jak widzicie, coraz mocniej się przeceniają. Oczywiście było o zagrożeniach związanych z dodrukiem, jeśli chodzi o Fed i po prostu zagrożeniami, które mogą wypaczyć system finansowy. Było o tym, jak no popularna postać, założyciel słynnej giełdy kryptowalutowej, drugiej giełdy, myślę, że która upadła, Sam Bankman, myślę, że tej postaci nie trzeba nikomu z Was przedstawiać. Na Forbesie jeszcze przed tym upadkiem były tutaj różne artykuły mówiące o tym, że bezpieczna tutaj inwestycja, jeśli chodzi o drugą z giełd największych, jeśli chodzi o tutaj ogólnie poza Binance. Już Wam mówię, jak to, bo akurat coś mi się zapomniało, jak ta giełda się nazywała. Już Wam mówię dokładnie, FTX, o właśnie, Sam Bankman FTX-a, czyli po prostu tam był case związany z tym, że jak widzicie, różne maklojki, wypłacanie około tam 10 miliardów dolarów, później wpłacenie na cele charytatywne dla
konkretnej partii sprawiło, że tak naprawdę tą całą sprawę zamietliśmy pod dywan, także bardzo ciekawy na pewno case, jeśli chodzi o wywiad Tradera 21, bardzo mi się podobał ten wywiad, tam dużo mięska dla słuchaczy, którzy lubią konkretne spółki, czy też konkretne rzeczy, w które warto inwestować. Oczywiście był Bitcoin, dlaczego trader inwestuje w 2020, koniec 2022, 2023 wrócił na rynek. Tam opowiadał właśnie o tym, że 78% spadków mieliśmy wtedy, także on wychodzi z takiego założenia, że raczej dołka nie kupimy, a inwestujemy długoterminowo, także trader opowiadał, że wrócił po prostu na rynek Bitcoina, ponieważ widzi, że sentyment się zmienił, jest stosunkowo tanio i potencjalnie możliwości wzrostowe w najbliższym czasie. Także to jeśli chodzi na pewno o wykład tradera, zapadło mi w pamięć. I oczywiście Tomasz Jaroszek, czyli popularny bloger, doradca TV, i jego prezentacja Od małpy do inwestora, bardzo ciekawy wywiad pokazujący sposoby myślenia kiedyś ludzi i sposoby myślenia współczesne. Historia nigdy nie powtarza się, ludzie zawsze, czyli Voltaire i cytat, który poruszył oficjalnie i mogę wam powiedzieć, na tej prezentacji bardzo fajnie też było poruszone szybki rozwój rynków, czyli jak po prostu ludzie w 1896 powstał indeks Dow Jones, ponieważ chcieli zobaczyć, jak rynek w Stanach Zjednoczonych się rozwija, żeby mieć jakiś wskaźnik, który mierzył, a w 1976 dopiero powstał Vanguard 500, także jak widzicie, bardzo, bardzo dużo czasu minęło, zanim po prostu, no i oczywiście 2 lata później emerytalny plan w Stanach Zjednoczonych, słynne 401K. A zobaczcie, indeks WIG dopiero wystartował w 1991 i 2009 oczywiście Bitcoin. Także jak możecie zobaczyć, no naprawdę tutaj była specyfika myślenia ludzi, jak myśleliśmy kiedyś, i ten instynkt łowcy, czyli polowania po prostu na okazję, to zostało w nas i czasem zamiast tworzyć prosty portfel inwestycyjny, choćby jak spółki dywidendowe, czy w konkretny ETF, który ma choćby swoją ekspozycję na szeroki indeks, ja wam mogę tutaj zdradzić swój case, którym ja się już dawno zainteresowałem, nawet zainwestowałem w ten ETF i on sobie po prostu leży, pracuje. Za jakiś czas po prostu te pieniążki zgromadzone będziemy gdzieś reinwestować i jeśli chodzi tutaj o taki ETF, który ja używam, oczywiście nie jest to żadna rekomendacja finansowa, każdy jest inny, każdy ma inny apetyt na ryzyko, to jest iShares Accord na szeroki indeks MMI i po prostu to jest po prostu ETF, który skupuje nam po prostu z spółeczki, z szerokiego indeksu. Jesteśmy tutaj rozliczani w funtach. Ja bym bardziej wam preferował w dolarach, czyli po prostu MSCI na szeroki world, czyli po prostu na... To są dwa nawet ETF-y. Zaraz wejdę, żebym dokładnie wam powiedział. Jeden jest bardziej na spółki w Stanach Zjednoczonych, a drugi bardziej na rynki rozwijające się. I zaraz wam powiem dokładnie. Już sobie odpalę aplikację, tak żebym widział. Mam tutaj zapisane to podglądu, także będzie mi bardzo łatwo zaraz wam powiedzieć. Dokładnie, jeden jest MSCI World, a drugi jest MSCI MIMI. Pamiętajcie, że to nie jest żadna porada inwestycyjna, to że ja inwestuję, to że moim zdaniem są to ciekawe ETF-y, które można dywersyfikować ryzyko, czyli inwestować po prostu w różne spółki, które macie w koszyku, to nie oznacza, że dla was będzie to również inwestycja adekwatna. Także jeśli chodzi, wracam do tego wykładu, którym tutaj opowiadał Tomasz Jaroszek, bardzo mi tutaj ten instynkt łowcy, jak wiecie, my kombinujemy, szukamy często bardzo zaawansowanych rzeczy, tutaj płacimy dużo za prowizję, kupujemy szybko, sprzedajemy szybko, a tak naprawdę proste rozwiązania, budowanie portfelu długoterminowy, to daje nam największe rezultaty, także skłonność też do nadawania wzorcom znaczenia, intencji, szukania za wszelką cenę sprawców, czyli po prostu to, że szukamy ludzi, którzy będą w stanie potwierdzić nasze przypuszczenia. Na tej podstawie część ludzi kupuje akcje czy też inne instrumenty finansowe i w momencie, gdy tracą, sprzedali ze stratą, szukają sprawców, czyli ludzi, którzy okazuje się, że
mówili źle, bo tak naprawdę nasz portfel stracił. Także najważniejsze zrozumienie swoich ograniczeń, długi termin to dla większości inwestorów w dzisiejszym czasach jest nowość. Każdy z nas mówi, że inwestuje długoterminowo, ale co to jest tak naprawdę inwestowanie długoterminowe, bo jak wiecie, dla inwestorów w Stanach Zjednoczonych będzie to często inwestowanie od 20 do 50, nawet 100 lat, bo te akcje dziedziczą, także to jest termin inwestowania długoterminowego, a dla większości z nas rok, dwa czy też 5 lat to już jest dla niektórych długi termin, także to warto mieć na uwadze, czym dłuższy termin, to co mówiłem Wam wcześniej, tym mniejsze ryzyko tutaj inwestycyjne i większe zyski, ponieważ ta kula śnieżna długoterminowo ten kapitał się akumuluje i później możecie zbierać z tego plony. Oczywiście ważna sytuacja, strach jest starszy niż chciwość, także warto to pamiętać, że strach często on i emocje, które są na rynkach finansowych, też nie są dobrym doradcą. Nie da się tego wyciąć w 100%, także nie będę się mądrze tutaj mówił Wam, że super, zawsze panowałem nad emocjami, ponieważ nie jest to prawdą, ale tego jesteście w stanie się nauczyć, żeby ograniczać po prostu emocje, które nigdy nie będą dobrym doradcą. Oczywiście nie ma proroków i nigdy nie było to, żebyście wiedzieli, że jeśli ktoś wieszczy, że Bitcoina będziemy mieli za 100 tysięcy czy też 500 tysięcy dolarów już za rok, dwa, trzy, no to pamiętajcie, że ta osoba tego nie wie, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co będzie za rok, dwa, trzy lata, jakie wydarzą się rzeczy na świecie, jaka będzie sytuacja makroekonomiczna, tego, czy będą jakieś lockdowny energetyczne, czy może będzie jakaś inna wojna, czy będzie kryzys choćby tutaj z żywnością, o czym już jakiś czas temu się mówiło, czyli zastępowanie żywności śmieszne, czy też ograniczanie po prostu zakupów, co też jest szeroko komentowane. Także to jest bardzo ważne, żebyście pamiętali, nie wierzyli prorokom, którzy tutaj wieszczą kryzysy, czy wieszczą, że po prostu hossa następuje, all in, wchodźcie teraz, bo już tylko będzie rosło. Pamiętajcie, żeby używać rozumu i żeby po prostu nie podlegać się presji, ponieważ będziecie mieli dużo pułapek po prostu inwestycyjnych, gdzie będziecie różnego rodzaju informacjami bombardowani. Ważne, żebyście tego unikali. I oczywiście pułapka luksusu, czyli aktualna sytuacja w tym momencie dla większości osób. Mamy jakiś standard życia i do tego standardu życia jesteśmy przyzwyczajeni. Ciężko jest od tego nam odejść. Ciężko jest często też rzec się, żeby mieć troszeczkę niższy standard życia, a więcej tego poświęcić na inwestowanie, ponieważ jak wiecie, żeby móc, na oszczędności, przepraszam, ponieważ żeby móc zacząć inwestować, no to trzeba mieć te oszczędności, które budujecie w postaci kuli śnieżnej długoterminowo, o czym mówię i tłukę bardzo długo, jeśli chodzi tutaj o świadome inwestowanie, czyli moja esencja jest taka, że najłatwiejsze, najbardziej sprawdzone metody dotyczące inwestowania, choćby spółki dywidendowe, złoto, ETF-y, które macie szerokiego indeksu, stopniowe kupowanie to jest łatwiejsza metoda i długoterminowo może nawet okazać się tak, że większe zyski, podsumowując, prowizje, wszystko da Wam takie inwestowanie niż po prostu bawienie się i spekulowanie, ponieważ każdy z Was niech sobie zada pytanie, czy jest spekulantem, czy po prostu inwestorem i myślę, wydaje, że tutaj w tym momencie stawiam kropkę, jeśli chodzi jeszcze tylko krótko o samym InvestCaf, bardzo impreza mi się podobała, bardzo duża impreza, bardzo dużo możliwości posłuchania ciekawych wywiadów. Też udało mi się, tak jak mówiłem Wam, chwilę porozmawiać z tutaj Tomkiem z zespołu Independent Trader. Bardzo ciekawie mogliśmy spędzić chwilę czasu, gdzie wymieniliśmy po prostu swoje myśli i też bardzo fajna, ciekawa osoba, która nowa na pewno, jeśli chodzi o rynek finansowy, ponieważ nie była tak bardzo wcześniej promowana, a przede wszystkim posiadająca tą właśnie sposób myślenia, który Wam mówię, inwestowanie dywidendowe, które po prostu daje Wam, jeśli inwestujecie długoterminowo, spokojnie tutaj zyski na dywidendę, także długoterminowo te spółeczki nudne, ale stabilne, które po prostu gdzieś często
sprzedają Coca-Colę, Pepsi i tak dalej, czy też środki czystości, możecie znaleźć spokojnie, jeśli pogrzebiecie w internecie, to powinno Wam dawać bardzo fajne rezultaty. Także bardzo fajna konferencja. Oczywiście nie miałem czasu za bardzo pozwiedzać Krakowa. Mam nadzieję, że następnym razem się uda trochę czasu wygospodarować. Wy w międzyczasie na pewno obserwowaliście tutaj zrzuty ekranu, czyli zdjęcia, które porobiłem w różnych stoiskach. No, jak widzieliście, no nie będę się powtarzał po raz kolejny, tylko krótko, XTB największe stoisko, były też Robo Hero, masa innych tutaj też domów maklerskich, jak choćby mBank, BOŚ i tak dalej. Także jeśli chodzi o wręczenie nagród, mi się wydaje, że wrzucę dla Was taki krótki case tutaj, kto wygrywał, jeśli chodzi o osobistość roku tutaj, no to o influencera wygrał Trader21, także nie wiem, czy to jest zaskoczenie, czy nie dla większości z Was. Dla mnie, no spodziewałem się, że tutaj może być to Trader21. Z tego co pamiętam, jeszcze drugie i trzecie miejsce też było nagradzane, tym się różni ta konferencja z tymi wcześniejszymi. Tam był chyba Marcin Iwódź, o ile dobrze pamiętam, i chyba też kto tam był? Tak, Marcin Iwódź chyba, i nie wiem, czy nie został wybrany Tomasz Jaroszek. I jeśli się mylę, dajcie znać, albo Rafał Zaorski, któryś z tych właśnie też był drugie, trzecie miejsce, dajcie znać, bo tak na ciepło teraz właśnie dużo rzeczy jest mi ciężko. Też oczywiście widzicie teraz zrzuty z tej konferencji, być może napis trochę tutaj prostujący to, co powiedziałem przed chwilą. Także bardzo fajnie, bardzo fajna gala, wręczenie nagród, naprawdę cała konferencja, bardzo szybko się działo, udało mi się też oczywiście jeszcze chwilę zamienić zdanie z Mike'em Satoshi, bardzo fajna osoba, gdzieś tam w przyszłości może uda mi się tutaj nagrać z nim jakiś wspólny film, albo po prostu na kanale dostałem zaproszenie, także zobaczymy, jeśli będzie taka, jeśli będzie taki materiał otworzony, oczywiście śledźcie na bieżąco kanał Świadome Inwestowanie, wszystkie szczegóły dostaniecie, także to tyle. Jeśli chodzi tutaj, trochę się rozgadałem, miał być krótkie podsumowanie tutaj, a jak widzicie trochę case'ów zeszło, także trzymajcie się pięknie i tym wszystkim tym tutaj tą całą, tymi informacjami, które starałem się podzielić z Wami, mi się wydaje, że powinno części chociaż z Was pomóc, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, jak się Wam podobała ta relacja. Czekam na Wasze komentarze oczywiście, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia już w najbliższą niedzielę, cześć!